witajcie na kanale. Dzisiaj obiecany test poręczy do dipów KSH025. Pogadamy sobie chwilę o nich, zrobimy testy obciążeniowe, pokażę jak się na nich ćwiczy. Taki w pigułce jak zawsze film o tym, jakie są plusy, minusy i ogólna recenzja tego sprzętu. Zaczynamy. Na początek standardowo parę informacji technicznych. Jak one są zbudowane, widzieliście na filmie montażowym, ale oczywiście sobie ogramy też potem na koniec, jak wyglądają dokładnie. Jeśli chodzi o cenę, to kosztują 255 zł, z moim kodem kosztują 229,50. Link do zniżki standardowo znajdziecie w opisie. Od czego tutaj możemy zacząć? Po pierwsze, udźwig obiecany przez producenta to 290 kg. Spróbujemy w jakiś sposób zbliżyć się do tego wyniku. Jeszcze nie wiem jak, ale zrobię jakiś test wytrzymałości na pewno, chociaż nie wiem komu tyle jest potrzebne do poręczy na dipów. Ale skoro tak napisali, to spróbujemy w jakiś sposób to przetestować. Grubość profili to jest 4x4, 40x40. Wysokość tych poręczy to jest... Podam Wam jaka jest wysokość rurki, bo w sumie sama wysokość poręczy Was nie interesuje. Można sobie ustawić na 99,5, na 95 i na 91. Macie trzy poziomy regulacji. Ta druga jest na gdzieś 32 cm. Długie to jest na 84, z czego rurka jest długa na metr. I szerokie po rozłożeniu na 95. Ale tak jak widzicie tutaj, jest możliwość rozłączania tych poręczy i możemy je sobie po skończonym treningu odłożyć. Więc to jest fajne rozwiązanie dla takich osób, które właśnie nie mają możliwości montażu sprzętu, nie mają możliwości domowej siłowni, a chcą sobie poćwiczyć. Bo właśnie takie poręcze do dipów plus drążek to jest bardzo fajna baza pod początki kalisteniczne, czy w ogóle pod trening siłowy. I te dwa tutaj łączenia powodują, że te poręcze będą stabilniejsze. Oczywiście możemy bez tego też ćwiczyć, ale jak ktoś chce, to może jak ktoś będzie robił na dużych obciążeniach, bo możemy sobie je też tak ustawić i ćwiczyć w ten sposób, więc... Ale o tych testach stabilności później. Na razie Wam chciałem pokazać, że po prostu po skończonym treningu te poręcze sobie dajemy tak i zajmuje to dużo mniej miejsca w mieszkaniu czy gdzieś, nawet sobie możecie, nie wiem, złożyć to w ten sposób i dać gdzieś pod łóżko. Także fajny sprzęt na początek, fajny sprzęt właśnie do dipów, bo podstawa budowania właśnie siły w kalistenice to właśnie będziecie mieć dipy, pompki, podciągania na drążku. A tutaj możecie zrobić i dipy klasyczne i dipy z obciążeniem, bo możemy sobie dokładać obciążenia i możemy spróbować zrobić pompki australijskie, zwykłe pompki, bo jak sobie damy to w ten sposób, to mamy uchwyty do pompek. Możemy sobie robić w ten sposób pompki. Możemy sobie robić australijskie. Tylko wtedy sobie lepiej to spiąć ze sobą, bo wiadomo, że ciężar się przenosi na ciało. Jak sobie to zepniemy, to będzie dużo lepsze do pompek. I na czas treningu sobie to montuję z sobą, skręcam tutaj na wygodnych pokrętłach i mam stabilną stację właśnie treningową. Nawet myślę, że można się pokusić i podpinać do tego gumy oporowe i tego typu rzeczy. Także fajna baza do początku pod właśnie siłę. Czy nawet na dłuższą metę, jak sobie możecie czasami zobaczyć, jak na relacjach z K-Sportu wrzucają z Instagrama jakichś innych gości typowo, co robią pod kalistenikę, to część z nich ma w domu właściwie tylko na przykład poręcze do dipów, drążek i tak robią całe treningi, więc tak naprawdę jak się ma trochę pojęcia, czy jakiś taki plan treningowy pod kalistenikę umie się przykombinować, to można zrobić 3-dniowy plan treningowy, mając tylko takie poręcze, drążek i własne ciało. Ale jeżeli chodzi o to jest materiał na inny film, na pewno sobie zrobimy taki trening z takim sprzętem. Pytanie, po co mi to? Bo mam u siebie poręcze do dipów, mam drążki, mam wszystko. Jak wiecie, mam też siłownię w stodole, tam jak jeżdżę sobie na weekendy, więc to już sobie kupiłem po to, żeby mieć w lato na treningi. Tam sobie będę ćwiczył, właśnie nie mam możliwości poręczy do dipów, kupiłem sobie takie stacjonarne, można sobie na świeżym powietrzu
robić treningi, także myślę, że to będzie fajny dodatkowy sprzęt treningowy. A jak sami widzicie, można to poskręcać, złożyć do auta, nawet jak Wam nie wejdzie, to można odkręcić te rurki i też spakować do auta. Rozbawił mnie już jakiś jeden Marianek w komentarzach, bo już było: o Jezu, jak to się wygina, Boże, co Wy sprzedajecie? No gdzie to się wygina? Gdzie się te rurki wyginają, w sensie jak robimy dipy? Zaraz tu będę robił dipy z obciążeniem, dołożymy jeszcze, zrobimy jakiś test obciążenia i nie wiem, gdzie to się wygina, ale ludzie też nie wiem, czego oczekują od sprzętu. Taka podstawowa zasada, bo już to jest, rozmawiamy o tym na temat sprzętu już przy różnych tego typu właśnie filmach, bo ludzie też, nie wiem, sprzęt, który tutaj pokazuję, jest na siłowni, można powiedzieć, budżetowych do domowych siłowni. Owszem, są też producenci, którzy robią sprzęt za 3 razy tyle pieniędzy, ale po co Ci do domu też nie wiadomo jaki profesjonalny sprzęt. Sprzęt profesjonalny też jest dlatego na siłowniach takich sieciowych robiony profesjonalnie, bo na przykład dziennie na nim ćwiczy, nie wiem, 50-100 osób, a na Twojej domowej siłowni ćwiczysz Ty sam. Więc pomyśl sobie, że zużycie tego sprzętu jest, nie wiem, 100 razy mniejsze niż tego na siłowniach sieciowych. Ale zawsze musi być w komentarzu, że to się rozleci, nie rozlatuje się jakoś, widzicie sprzęt wszystki, który u mnie jest, widzicie filmy treningowe, ćwiczę, nic się nie rozlatuje. Ale jak kogoś boli dupa w komentarzach, no to już jego problem, ja Wam zaraz udowodnię, że to wytrzyma spokojnie 150 kg albo i więcej, nic się tutaj nie połamie, zresztą pokazywałem Wam ze stojakami. Więc takie komentarze mnie trochę denerwują, ale też mnie trochę bawią. To tak jakby sobie kupić Fiata Pandę i płakać, że mnie na autostradzie wyprzedza Ferrari. No bo przecież ja też kupiłem samochód i on musi jeździć. No nie tak to działa. No też jak kupujemy jakieś rzeczy, niezależnie od tego, czy to jest elektronika, czy to jest sprzęt, no to musimy mierzyć siłę na zamiary. Pewien sprzęt jest do danego czegoś i pewien jest poddany dane warunki, dane nasze potrzeby, naszą siłę, naszą wytrzymałość. Wiadomo, że jak ktoś jest na przykład, nie wiem, dźwiga na klatę 140, to nie kupuje ławki za 200 zł i stojaków za 150, tylko kupuje już większe rzeczy, bo dźwiga duże ciężary i mu będzie znacznie wygodniej. Ale niektórzy tego nie rozumieją, bo by chcieli kupić stojaki za 150 zł i dźwigać 160 kg na nich. I moim zdaniem, owszem, utrzymają te stojaki to. Też Wam o tym w przyszłości nagram film, bo wczoraj też czytałem, że ktoś tam 70 kg stojaki nie wytrzymają. No kochani, robiłem 130 kg na przysiady z tymi stojakami na najwyższym rozłożeniu i wytrzymały. Ale jak to się mówi, złej baletnicy. Dobra, jedziemy, bo się rozgadałem. Zrobimy test obciążenia, zmontujemy, zobaczycie sobie to najpierw krok po kroku, jak to się ćwiczy z coraz większą ilością ciężaru na dipach, a potem sobie zobaczymy z jakimiś dodatkowymi obciążeniami. Już mam jakiś wstępny plan, jak to zrobić. Jeżeli chcemy je sobie skręcić, no to wiadomo, dajemy sobie tutaj rurki, profile. Jeden, drugi. Tak, żeby to było stabilniejsze. Oczywiście szerokość sobie dobieracie pod własne barki. Tak, żeby nie było nie za wąsko, nie za szeroko. To już musicie sami sobie zobaczyć, tak żeby Wam ani łokcie nie odchodziły na bok. I widzicie, skręcam sobie te dwie. Już to jest dużo stabilniejsze odnośnie tego, co Wam pokazywałem z australijskimi. Teraz sobie mogę bez problemu robić, bo wiem, że mi się to nie przechyli. Także to jest tak naprawdę kwestia 30 sekund i mamy skręcone, także to jest dużo bardziej stabilne. No i pierwszy test, powiedzmy 80 kg. Także możecie sobie zobaczyć, ja Wam tu zaraz przybliżę, czy pracują, czy wyginają się rurki, czy to się całe telepie, czy jak to tam piszecie w komentarzach. Ja jakoś nie widzę, żeby tu się telepało i wyginało, ale testy są dla Was, także tak, zarówno dla tych, którym się podobają filmy, jak i dla tych wszystkich malkontentów, którym wszystko przeszkadza. Zrobimy tutaj trochę przybliżenie. Wezmę pas do dipów, o którym była mowa ostatnio. Też sobie zobaczcie, jeśli szukacie fajnego pasa do dipów, to sobie zobaczcie film u mnie na kanale. Testowałem go z obciążeniem.
spróbujemy teraz plus 20 kg. Możecie sobie zobaczyć, nic się nie rusza, nic się nie wygina, także moim zdaniem jest to stabilne. 40 kilo. 10. Jak widzicie, wisi 40. Wszystko jest ok. Spróbujemy 60. Oczywiście. Myślę, że się nie uda z tym zrobić ani jednego, ale chociaż zrobimy test. 3 krążki po 20, żeby nie było. Jak widać, udało się i wytrzymał też, wytrzymały poręcze, czyli 80 plus 60. Czyli 140. Teraz wymyśliłem, to już więcej nie będę tutaj dźwigał, bo nie ma sensu, że damy dwa gryfy tutaj obok i ja sobie też wejdę, zrobię dipy. Ciężko się tutaj dokłada obciążenia, bo nie jest to tak wyważone jak stojaki, więc za każdym razem jak chcę dołożyć obciążenie, to leci mi to w drugą stronę, a nie chciałbym, żeby mi to wybiło zęby, więc spróbujemy to zrównoważyć i żeby to nie poleciało tak, bo to też jest istotna kwestia. Damy może na środek ten gryf i spróbujemy jeszcze tu dołożyć jakiegoś obciążenia. Jest 90 na sztandze plus 80 moje, czyli jest 170. Czyli mamy 210. Widać. Ruszam tym, trochę się na boki rusza, ale no tutaj też jest gryf postawiony, więc trochę równowaga pracuje. Ale ogólnie możecie sobie zobaczyć, pomimo tego obciążenia zrobię. Mogę robić dipy, chociaż trochę się boję, żeby wiadomo, BHP. Ale mamy 80-20, czyli 100 i tutaj jest 110. Czyli mamy 210 na poręczach do dipów. To myślę, że jest spokojny zapas. Możecie sobie zobaczyć, jeśli chodzi o dipy. No inaczej się tego nie da sprawdzić. Test zaliczony. Nie chcę sobie tego zniszczyć. Producent niby zakłada 290. Też ze względu bezpieczeństwa nie będę już może dokładał więcej, bo przydałaby mi się druga osoba. No ale myślę, że 210... jak na poręcze za 200 zł, to i tak nie jest słabo, więc moim zdaniem jest bardzo fajnie przeszły ten test, te poręcze. Jeżeli byście chcieli kiedyś, żebym zrobił na większym ciężarze, to może kogoś tutaj zaproszę i spróbujemy we dwóch, ale moim zdaniem 210 realnie jest tutaj bez problemu sprawdzone, więc spoko sprzęcik, rozmontowujemy to i jeszcze sobie po chwilę o tym pogadamy. Jeszcze, żeby nie było, że jakieś oszustwo, tutaj możecie zobaczyć, że nie są związane z podłożem. Tutaj jest wszystko tak, także test zakończony pozytywnie.
Dobra, nie byłbym sobą. Zapniemy 40 do pasa i spróbujemy 230. Już niech będzie. Uwaga na palce. Proszę, dwie dwudziestki. Widać, nie widać. Technicznie słabo, ale przeszkadzała mi sztanga. 230 stojaki za 229 zł wytrzymały. Także moim zdaniem fajny wynik. Jak widzicie, trochę ten triceps zmordowałem. Przy okazji sobie zrobiłem taką piramidę, czyli 50 kg na pasie. Max powtórzeń 40, 30, 20, 10. Zrobiłem sobie taką piramidę w dół. Zobaczycie sobie z tego skrót, bo to też będę wrzucał na shorts. No i co? Mamy przetestowane nasze poręcze do dipów na 230 kg. Jak widać, w całości działają. Wkrótce zrobimy treningi z nimi. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania, co do nich, to śmiało piszcie, bo tutaj jest, no w miarę to jest prosty sprzęt. No to chyba nie ma za bardzo co omawiać. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce jakieś przykładowe treningi, to na pewno na wiosnę będziemy z tym więcej ćwiczyć, no ale na pewno taka baza pod kalistenikę, czyli właśnie dipy, pompki, podciągania australijskie. Chociaż widziałem tam też, że też chłopaki cuda na tym robili. Też spróbuję coś podpatrzeć, coś nagrać, pokażemy wam w przyszłości. Ogramy sobie to jeszcze, jak to wygląda z bliska, zobaczycie sobie. No i tyle. Jeszcze dla dociekliwych, jakby sobie ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, chociaż też na filmie montażowym było. Prosta konstrukcja, no nie ma tutaj żadnych cudów, żadnych wymyślnych rzeczy. Fajny jest ten patent właśnie z tym łączeniem. Można to sobie łączyć, rozłączać, potem chować gdzieś, nie zajmuje dużo miejsca. Także jak dla mnie bardzo fajny sprzęt w fajnej cenie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że film był ciekawy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu czy jakiegokolwiek innego, to piszcie. Jeżeli macie jakieś pomysły na film, to też piszcie. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to zostaw łapkę w górę. Zostawcie też suba, bo to motywuje do dalszej pracy. Standardowo piszcie do mnie z pytaniami i mam nadzieję, że film wam się podobał. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.